Alguém me instante? Mam brak ładunku rozładowania. To jest na dłuższy czerwie. Nie wiem, ale chyba raczej na deski. Deski są się bardziej dobre. Jeśli tu trzeba się postawić, a ja tu nie podjadę, tak? Bardzo, bardzo ciekawie, że wziął i podjechał. Dobra, bo już się zakupuję. Zakupuj się. Aha, czyli nie mam o co. Zaczepić wyciągarki. No super, a tamtą? No. Dobra. Wyciągnij wyciągarkę. No ciągnij tam, ciągnij. No, dziękuję. Zwalniamy pod Ereczką. Dobra, a tam przyczepki mocne zaparkujemy. O, w tym miejscu, nie? Odłącz. Okej. Okay. Ale ciężka chodunkowa w tej ciężarówce. Nie, stój! Pani! Pani, przyczepa! Pani stoi, nie? Na podeski, Janę. Gdzie są deski? No, w tartaku. Proszę, żeby bardziej oczywistego. Więcej. Skręcaj. Przymorko idealnie. Nie, 900 stopni w tej grze to jest istna katorga, nie? Ja normalnie wykonuję obroty kierownicą. O, prawie cały obrót w czasie, kiedy chcę się na drodze utrzymać prosty, nie? Należy pamiętać, że w tej ciężarówce nie mamy AWD, nie? Na pewno wszystkie kółka, więc trzeba uważać okazję. Trzeba uważać, żeby się nie zaklinować, bo jeszcze mało pamięć drogowy. Dobrze, tu jest jakaś rzeczka. Ale widzę, że z większych problemów przez nią przejechaliśmy. Chyba się będzie zaczynało robić ciemno. Jak mi się wydaje.
Nie wiem, ile w tym prawdy. Deski? No, okej. Okay. Już są w tataku. O, tu jest trzyczepka z deskami. O, jak miło. Weźmiemy sobie. Cofamy pomału. O Jezu, kudło to jest. No nie, już to nic nie pomoże. No nie. Na co specjalista? Żyje. O, musiałem sobie kichnąć. Nie chciałem robić tego podczas transmisji, bo byłoby to za głośne. I wyszłoby na przesterze. Ale może przester dla nikogo przyjemnym elementem nie jest. No dobrze, przyczepa można wymontować, tak? Zgadza się. Jeszcze. A wyleczyć chyba trzeba wyjechać i dołącz. Dobrze, i ruszamy. No, trzeba uważać na prawą stronę. Czyli może tylko jednym kołem, chociaż on tutaj był prawie dyfra, nie ma, ale... Trochę zmniejszmy odwroty. Teraz już czas podłoży z powrotem. Jeszcze tu trzeba się załadować. Ok, i F-ką. A, czekajcie. O. Mamy zaparkowany. Teraz tylko jak z tym wyjechać, a tam naokoło może. Dobre, dobre. Lecimy. Lecimy z tym naokoło. Już teraz widzę, że SnowRunner to jest gra na długie wieczory, nie? No na razie jedną misję wykonujemy, a tu jest ich tyle i jeszcze tyle map, że... No zobaczymy jeszcze, jak się przyjmie na kanale, nie? SnowRunner. Czy będziecie chcieli to oglądać? No to już z góry zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem, co oglądają transmisję do pod transmisją na żywo oraz do subskrybowania kanału na YouTubie albo obserwacji na Twitchu. Zależy, jak chcecie wolno oglądać. A i ten. Ta rzeczka tutaj. Chyba na piątym biegu to nie damy rady, bo to jak mi się coś wydaje, ale mogę się mylić. No coś się wskrót mocą z tej ciężarówki, to mi się coś wydaje. Zdecydowanie kiepsko. Chociaż nie, jadzie. Mam radę tam tego mostu, ale to trzeba tak na drodze tu wyjechać. Inaczej to mi się tam nie dostaniemy. I tu w lewo. I ziu. O, przyczepka drift. Pięknie.
Nie stoi. Rozładuj. I co i to? No dobrze. Nowa ranga kierowcy? Okej. Otrzymujesz pieniądze i punkty. Każda wieża daje ci doświadczenie. Okej. Naprawiam mu zrealizować pierwszy krążek. Miasto jest już odcięte od świata. Teraz ten garaż jest on zaznaczony na mapie. No dobrze, a ja błąd zrobiłem, no tu takowej kosy tam było. Też nie wiem co. Garaż. Może sobie wyznaczymy, trzeba jechać. No tu. Tej tam drogą. Tu gdzieś to mi się wydaje. Dobra, może. Zostawimy sobie tą przyczepkę. No mówiłem, zostawimy tam sobie przyczepkę. No. Czemu się to nie chciało zrobić? A nie uszkodzenia silnika, no musiałem w to uderzyć. Ze sobą, nie wiem. Jakbym tego nie zrobił. Dobrze. Dojeżdżamy. Nie. Nie do przodu, tylko do tyłu. No super. No dobrze, i mamy tam przyczepkę. Teraz chciałbym z nią tu wykręcić. To zapewne się zbyt ładnie i prędko nie stanie. Nie, na pewno o to mi chodziło. Mam ta przyczepka, to już wisi. O wietrzu, no znowuż tym kałęży. Nie, nie, tak. Do przodu. No i super, zawieszenia to ja już nie mam nic na się przez te bariery. No wszystko przez nie. Na ładunku też już nie mam przez te barierki. No dobrze, ale mam chociaż ten ładunek. No prawie ci brakuje. Zobaczymy, co to z tego będzie. Mam nadzieję, że tamto nie było zbyt wartościowym elementem. No, tu co się wydarzyło? Jakiś słup tu leży. I tu mi się wydaje, czy jedno przęsło jest podniesione, to może uda się nam
drzewo. Nie było tak, że jak się miało tą wyciągarkę podczepioną do drzewa, można było to drzewo urwać? O, no właśnie. Choć ma coś samo z tym zrobione. No. A, czyli się nie da tak łatwo przejechać tu. Czy jak mam tutaj dojechać teraz do tego garażu? Jechać dołem czy górą tego słupa? Może tak, i górą żeśmy się... O. Tędy może. Na ile to się uda, to nie jestem pewien. No jakoś trzeba tam dojechać, nie? Próbujmy tak. Ja już widzę, że się to nie uda. Mi się tutaj szybko wykopuje. Dobrze, ale daliśmy radę. Oj. Już mi się to nie podoba, nie? Nie chodzi o wjazd tutaj. No nie powiem, że tu jest, no, dosyć stromo. Dosyć. Że popiłujmy, bo widzę, że tu dosyć twardo na wierzch, nie? Na wierzch to może być i twardo, ale... O, to coś nas... Strasznie na przechylanie wierzę. Dobrze, a co powie tu nasz specjalistyczny sprzęt do wyciągania? A mówi, że się można... Można się tam... A, podczepić. Super, już się nie można podczepić. No cóż, może jakoś tu delikatnie. Może jakbyśmy się tak cofnęli kawałek. O. Teraz spróbowali o tą stronę. Na Malsa, na Malsa. Teraz trochę tu o drugą odbyć. Nie, to też nic nie da. Próbujmy się złapać tyłem o to drzewo. Może to coś pomoże. Może, że na to jeszcze klawisze nie mylił, to może idę jeszcze pomogę, nie?
Ani w jedną, ani w drugą, nie? Jakbym się spróbował chwycić odkąd, no? No, ciekawy element się aktualnie dzieje, no zobaczmy. I zwolni. Niby jeszcze na tą przyczepę nie chciała ze mną współpracować. Próbujmy coś takiego zrobić. Nie wiem, albo ja tu się od nich zaczepimy. Już mi się nie podoba ten znowu runner, wiecie? Że ta wyciągaczka to jest zamiast pomagać, to jest w dół, a on robi swoje, nie? Albo to gałąź jakieś tam drzewa trzyma. No w sumie to nie powinno, nie? Ja już kręcę tą kierownicą jak powariowany, raz w lewo, raz w dół. No idź no, nie bądź taki. No. No, super. No, no, pięknie, żem sobie. Powiem wam perfekcyjnie, na pewno już to widzę, że zostanę mistrzem. No już idziemy, idziemy. O, jesteśmy, udało się. No dobrze, już, już coś, nie? Już kawałek do przodu. Przejechaliśmy koło tego wrednego słupa. Trochę nam to zawiodło, ale...
A, bo to już ten, chyba jest ten ostatni punkt, nie? Dojazdu do garażu. Parma? Miasto. Nawet kierunki są podane. Dobra, spróbujmy pojechać ten. Zobaczymy, dokąd ta droga tu prowadzi. Oczywiście to by się mogło zdarzyć, jak już się prawie wykopuje, nie? Nie przewracaj się. Dobrze. Wiecie, co tutaj jeszcze jest jedną sprawą, która mnie teraz będzie dręczyć? Że mi się właśnie paliwo kończy. Jedź, jedź. Dasz radę. Aha, lewy shift plus L, ale LK też wystarczy. No dobrze, próbujmy, jedziemy. 60 litrów zostało, 200 metrów do przejechania. No dasz radę, mój, musisz dać. Na co wajchujesz tymi biegami, jak ci to i tak nic nie da. No nie. Widzę garaż, ale też widzę dwie kałuże. Widzicie to samo co ja? No ja już teraz wiem, że się zakupałem. Nie? Znaczy nie, czy niskim obrotem coś pomogło? Nie. Gdzie? Stoimy. Wyciągarką trzeba się dopomóc. Masz tylko kawałek, 50 litrów paliwa zostało. Znaczy nowy kawałek jeszcze jechać? Jedź. Jedź, jedź, ile masz sił. Jedź. No, 50 litrów zostało, no już widzę ten garaż. No dojedź. Już niedaleko. Dasz radę. Musisz dać radę. No. Musi być optymistyczny koniec. Świetne drzewo. To świetne drzewo akurat do tego, żeby tam wyciągarkę do niego zacznieć. Teraz jeszcze wstać próbuję drzewo. No, 45 litrów już jest. No dobrze. Znowu stoimy, tym razem na... O,
O, tam jest właśnie to świetne drzewo. No dajesz. Wierzę w ciebie, wierzę. Dojedziemy do cechu. Beczka. Nie, korzy. No i jesteśmy wyrani. Idźmy do środka, tak, wiecie. No, on wam przyczepia, oczywiście. Dobrze, więc to by było na tyle z tym, jak wam było odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i dajcie znać. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.